przychodzi taki czas w życiu wierzących ludzi, że będziesz zwyciężał dalej w oparciu o swoją osobistą wiarę. Kilka dni temu przeczytałam na nowo książkę Dodie Austin, jak została uzdrowiona z raka. I wiecie, często przytaczamy to świadectwo i mówimy jeden epizod z tej książki, że przede wszystkim w domu rodzina uznała ją za zdrową, ale tam jest mnóstwo jeszcze innych rzeczy dotyczących jej uzdrowienia. Dodie Austin była nauczycielem Bożego Słowa. Kiedy dostała diagnozę, że ma raka wątroby, to modlili się o nią wszyscy. I ona w pewnym momencie tej sytuacji oparła się na ludziach. Oparła się na swoim mężu, oparła się na Gerdzie Wiegen, oparła się na Osbornach. Wszyscy oni się o nią modlili. Ale pewnej nocy miała bliski kontakt z Bogiem i dostała takie słowo. Dodie, to nie wiara Kenneta Wiegena, to nie wiara twojego męża, to nie wiara Osbornych, to twoja osobista wiara uzdrowi cię. Amen. Zrozumiała, że to jest sprawa między nią a Jezusem. I zrozumiała, że tak naprawdę została uzdrowiona. Amen. Ale nie zamanifestowało się uzdrowienie w jej ciele. I wiecie, co zaczęła robić? Zaczęła robić to, czego większość z nas nigdy nie robi. Zaczęła badać swoje serce i zastanawiać się, dlaczego w ogóle rak zamieszkał w moim ciele. Mówi, jestem nauczycielem Bożego Słowa. Od lat służymy z mężem. Poświęcamy swoje życie. Jestem więcej pracująca niż wszyscy inni. Wyznawałam przez całe swoje życie, że nigdy nowotwór nie zamieszka w moim ciele. Jednak zamieszka. Kiedy zaczęła badać swoje serce, zrozumiała, że w wielu miejscach otworzyła się na diabła. Z uwagi na to, że była nauczycielem Bożego Słowa, była dosyć krytyczna wobec innych ludzi. Nie umiała współczuć tym, którzy na przykład chorowali. Była w takim miejscu, że mówiła, no jakżeż to, nie jesteś uzdrowiony? Przecież zamanifestowało to się na krzyżu Golgoty. Ale kiedy sama się zmagała z tą chorobą i kiedy ważyła 40 kilo, to zaczęła współczuć tym ludziom i napisała do tych ludzi, których zraniła, list przepraszający. Do wszystkich, których poraniła, napisała listy z przeprosinami. A potem znalazła wszystkie wersety z Biblii, które mówią o uzdrowieniu. I jednego razu, kiedy tak naprawdę była już bardzo bezsilna i ważyła 40 kg, chciała przestawić taką szafkę w domu, która była lekka i mówi, normalnie bym ją pchnęła palcem i ona by się przesunęła. Poprosiła swojego syna, żeby przesunął, mówi, mamo, jesteś zdrowa, możesz tą półkę czy tą szafkę przesunąć sama. I ona ostatkiem swoich sił przesunęła tą szafkę i upadła na podłogę. I coś przeżyła, wiedziała, że jest uzdrowiona. I następnego dnia kazała włożyć na siebie piękną sukienkę. Ważyła tylko 40 kg. Poszła do kościoła i wtedy też wygłosiła jakieś poselstwo. Z Bożej strony, kochani, wszystko jest załatwione. Z Bożej strony wszystko jest załatwione. Chciałabym, żebyśmy nigdy, ale to nigdy, nie zwalali niczego, co się dzieje, tylko i wyłącznie na Boga lub przypisywali wszelkie nieszczęście i porażkę diabłu. Diabeł do naszego życia, w myśl nauczań, które mamy, nie może pójść. Amen. Jeśli nie są otwarte drzwi, jeśli drzwi są zamknięte, diabeł nic nie może tobie zrobić. Na rozgrzanym Bożym Duchem człowieku diabeł nie może usiąść. I to nie może być u nas teologią. Amen. Pozamykajmy dzisiaj wszystkie furtki, które zostały otwarte diabłu. Bo on, wiecie, że on nie potrzebuje szeroko otwartych drzwi. On potrafi się wślizgnąć w najmniejszą szczelinę. W najmniejszą szczelinę. To Ham wejdzie, a za chwilę dasz mu jeden palec, a on weźmie całą rękę. Rozumiecie? My jesteśmy skazani na zwycięstwo. Nie na porażkę, tylko na zwycięstwo.